No i tak, wyznaczamy sobie miejsce spustu. Będzie tutaj. Także producent zaleca, żeby najdalej od spustu 20 cm była renajza. Także tak też mamy. No i co, musimy teraz wyciąć otwór na żygacz tak zwany. No i tak, środeczek sobie znaczymy. Gdzieś chciałoby tutaj. Tu, wkrętareczka. Okej. Teraz odwrotnie. Odrysujemy sobie kółeczko. Może nie za piękne, ale będzie. I teraz tak delikatnie uciekamy. Powiem ci, że do takich rzeczy to te stare nożyce już chyba lepsze, wiesz? Jakieś grubaśne albo nieprzyzwyczajone. To nie kombinerki. Gdzie te kombinerki? O, takie zaderki to od razu wyrwać. I teraz tak. Na drugą stronę. Na kolano. I tak, delikatne uderzenia, ale dużo. Blacha nam się podda. Teraz tak, na tą stronę. I nam ładnie się wywija.
to robimy? Po to, że w przyszłości będziecie oczyścić rynny, czy ktoś tam. No i jak włożycie tutaj rękę, jak zostaną takie zadry, to można żyły sobie popodcinać. Nie róbcie nikomu takich niespodzianek. Przy okazji odcięcie wody jest tu, nie? Wiadomo, że to nie jest jakoś hiperszczelne, pomimo to, że spadek jest w tę stronę, no ale wiecie, woda mogłaby sobie tutaj na przykład podciekać i za to, nie? Tak to nie ma takiej opcji. Włoski to od razu. Niech ciach. Nie ma ostrych zadziorów, to jest gitara. No i oczywiście każde takie miejsca już bez tej powłoki ochronnej. Zamalujcie sobie. My mamy akurat w kolorze taki dedykowany do tego marker. Ale tak naprawdę tutaj to będzie niewidoczne, to może być nawet lepiej nawet podkładówką niż niczym. Dobra, zamaluję to i montujemy.